Karin Uzumaki, potężna kunoichi z Kusagakure. Była też w Akatsuki oraz drużynie Taka, która należała do Sasuke. Zapraszam na 10 ciekawostek o tej postaci. Imię Karin ma związek z zapachem. Może oznaczać aromat, perfum lub fosfor. Jej hobby ma związek z jej imieniem, ponieważ lubi kolekcjonowanie perfum. Chciałaby walczyć z Suigetsu. Nie wiem jak wy, ale ja chciałbym zobaczyć tą walkę na poważnie. Jej ulubione jedzenie to japońskie placki okonomiyaki. Nie lubi natomiast yaozi, czyli chińskich pierożków. Propsuje tą dziewczynę, też nie lubię pierogów. Zdeterminowana kobieta jest w stanie przenosić nawet największe głazy. Jest to ulubione powiedzenie Karin. Dziewczyny, zgadzacie się z tym? W trzecim databooku spotkanie Karin i Orochimaru wygląda inaczej niż w anime. Databooku spotkał ją po tym, jak jej wioska została zaatakowana i spalona. Natomiast w anime Orochimaru ratował ją po tym, jak dwójka mężczyzn chciała ją uprowadzić. Jako Uzumaki posiada wybitnie potężną moc życia. Dawało jej to ogromną wytrzymałość, zasoby czakry i długowieczność. Posiadała też potężną umiejętność leczenia. Takiego supporta to ja szanuję. Dzięki Kagura Shingan, umiejętności której używała, potrafiła znaleźć, wyczuć i śledzić osoby na dystans ponad 10 km. Dzięki tej samej umiejętności potrafiła sprawić, czy ktoś kłamie, poprzez obserwację wahań czakry. Urodziła się 20 czerwca, a jej grupa krwi to AB. Mierzyła 162 cm wzrostu i ważyła 46 kg. Istnieje teoria, że Karin i Suigetsu są w sobie zakochani. Spowodowane jest to tym, że często dwie osoby wiecznie na siebie skłócone mają się ku sobie. Mimo, że była zakochana w Sasuke, to raczej wiedziała, że nigdy nie będą razem. Teoria Suigetsu moim zdaniem może być prawdziwa. Zauważcie, że w anime nigdy nie jest na niego wkurzona na poważnie. Mam nadzieję, że ciekawostki spodobały wam się. Ja osobiście bym chciał mieć teraz Karin obok siebie, bo choruję i strasznie mnie to wkurza. Ogólnie gryzyłbym. To już na tyle, trzymajcie się, na razie, cześć!